To zaczynamy przygodę z ociepleniem. W pierwszej kolejności mamy zabezpieczone okna. I zabieramy się za gruntowanie. Dlaczego gruntujemy cegłę? Żeby Grunt zablokował wszystkie luźne frakcje, czyli między innymi fugę na cegle. A u góry porotermę też przegruntujemy przy okazji. Miało iść szybko, bo planowałem, że gruntowanie jednej ściany nie zajmie mi więcej niż godzinę. Ale mój agregat z Iwora mm, odmówił posłuszeństwa. A w sumie to nie jego wina, że odmówił posłuszeństwa, bo podczas czyszczenia, po malowaniu... Całego domu zgubiłem albo odłożyłem w bezpieczne miejsce. Moment tylko wyostrzy, czyli jest taka mosiężna uszczelka, taki półksiężyc, który blokuje dysze. No i bez tego ani rusz. Więc w takim wypadku będziemy gruntować manualnie takim oto sprzętem ręcznym prawie że tradycyjnym. No zobaczymy jak ten pójdzie. Na pewno będę gruntował 50 na 50. Grunt mam z Atlasa. 10 litrów no i zabieram się za rozmieszanie i ręczne nakładanie. Pokażę wam za chwilę jak to wygląda. Zacznijmy tu od ściany dolnej. No i myślę, że to potrwa dużo, dłużej. Takiego unigruntu użyję, ze względu na to, że to co zamówiłem jeszcze nie doszło, a jest dzień, że tak powiem czasu, żeby coś porobić. Więc skoczyłem do Bricomarche po Unigrunt klasa w proporcjach 50 na 50. Tutaj mamy rozmieszane, napompujemy, a wiworek niech się patrzy jak się do porządku pracuje i ciężko się pracuje no to można powiedzieć, że na grze, gzyms e, został, e, została już nałożona warstwa gruntująca a mniej więcej jest tego 9 metrów szerokości 10 metrów szerokości 2 metry wysokości no i zajęło to e, plus minus 15 minut praktycznie e, rozrobionego 50 na 50 unii gruntu Zeszło mi 5 litrów, tylko że, prócz tutaj ściany, jeszcze jedną boczną zrobiłem też na wysokość około 2 metrów, więc nie jest tak źle. Ta dziesiątka powinna mi w zupełności wystarczyć na górę. No to ja rozrabiam następną partię i lecimy z gruntowaniem w górę. Tu mamy tylko jedno okno, więc dużo miejsca do nałożenia jest, do pokrycia. Lampa na razie zostaje, bo będę ją potrzebował. Bo zamierzam do nocy pracować, więc światło mi będzie potrzebne. A że jest to wersja taka budowlana jeszcze od czasów, jak kupiliśmy ten dom, to nie zależy mi na tej lampie. Więc jeśli będę potrzebował światła, to po prostu zrobię z niej miskę na wodę i odwrócę do góry, żebym mógł swobodnie sobie po zmroku robić u góry. No to lecimy. 5 hours później. No to mamy już za nami dwie, ponad dwie trzecie zagruntowane. Została nam teraz tylko ta góra, czyli to jest szczyt rusztowania. Cały dół mamy zagruntowany. Mamy też zagruntowany gzyms, czyli jedną stronę lewą budynku. Jeszcze na koniec zagruntujemy prawą stronę budynku. Przy okazji zagruntuję też. Fundament z pompy ciepła, i myślę, że na dziś starczy. Jutro może listwa startowa. A powiem Wam szczerze, zużyłem z gruntu praktycznie połowę. A rozmieszana połowa jeszcze jest, czyli zobaczymy, ile na jedną ścianę mi gruntu wyjdzie. Jeśli e, gruntowaliście ścianę pod elewację, pod, przepraszam, ścianę elewacyjną pod styropian, dajcie znać w komentarzu, jakiego gruntu używaliście. No, na pewno głęboko penetrującego, ale jakiej firmy i w jakich proporcjach rozrabialiście? Pół na pół, czy może e, inne proporcje? Nie mam pojęcia. Ja doszedłem do wniosku, że Będę się trzymał minimum pół na pół, ale ale u mnie jednak przewaga jest tego unigruntu. Można powiedzieć, że na 2,5 litra wody, czyli 3, 3 litry unigruntu wchodzi, tak żeby żeby było lepiej. Zawsze robię, żeby było lepiej, ale czy dobrze, dajcie znać w komentarzu. No to wynik ostateczny na całą tą ścianę. I dwa takie zaciosy zemsowe pod kątem, takie trójkąty. Zeszło 8 litrów e, unigruntu Rozrobionego plus minus pół na pół, oczywiście z przewagą unigruntu, czyli nieźle. Ale o czym to świadczy, <laughs> że zabraknie mi na resztę, więc muszę dokupić. Ale to jest czas, dojdzie z Allegro, bo tam można kupić za normalne pieniądze to samo, co tutaj przepłacamy, przynajmniej o 50 100% i to by było na tyle. Unigrunt niech sobie wsiąknie, wyschnie. Jutro zabieram się za montaż listwy startowej i taki kawałeczek jeszcze izolacji muszę powyciągać kostkę, żeby ładnie woda ściekała pod odprowadzenie, które są pod kostką. I śmigamy dalej z tematem.